Witam Państwa serdecznie. Pozwolę sobie zacząć, zanim zaproszę Piotra tutaj na scenę. Tutaj ksiądz rektor mówił o tym, że jesteśmy z dwóch światów, ale te światy bardzo się przenikają. I ja bardzo wierzę w to, że powiemy dzisiaj to, co jest ważne i postaramy się odpowiedzieć na pytania, z którymi przyszliście. Natomiast chciałabym uprzedzić, że pewnie nie powiemy wszystkiego, co byśmy chcieli. Kiedy spotkaliśmy się z Piotrem i przygotowywaliśmy do tego wykładu, to padła taka piękna konkluzja, że oboje mamy bardzo dużo do powiedzenia i ważne, żebyśmy tylko pilnowali i pamiętali o tym, że chcemy wam coś ważnego przekazać. Natomiast mam taką pewność co do prowadzenia tutaj Ducha Świętego, ponieważ kiedy myśleliśmy o tym, kogo zaprosić do tego wykładu, przypomniałam sobie, że byłam kiedyś na rekolekcjach, kiedyś 2 lata temu, na rekolekcjach u Piotra i pomyślałam, Piotr Kropisz. I kiedy wykonaliśmy telefon do niego, Piotr mówi, to się świetnie składa, ponieważ studiowałem kierownictwo duchowe, więc już na wejściu Duch Święty podpowiedział dobry start. Natomiast to, co chcielibyśmy dzisiaj przekazać i przez co Państwa przeprowadzić, to przede wszystkim rozróżnić pojęcia. I takim najważniejszą jakby zakresowo rzeczą, którą chcemy rozróżnić, to jest kierownictwo duchowe i psychoterapia. Dlatego tutaj będzie dwugłos. Piotr będzie wyjaśniał, czym jest kierownictwo. Ja opowiem, czym jest psychoterapia. Też chcielibyśmy pokazać, dlaczego te pojęcia są czasami mylone, ale to, co jest dla nas też bardzo ważne, to to, żebyście Państwo dostali od nas informacje, czego możecie oczekiwać i czego możecie wymagać zarówno od psychoterapeuty, jak i od kierownika duchowego, ale także, i to, co powiedział ksiądz rektor, nawiązałabym do tego, kiedy trzeba by było podjąć decyzję, że to nie jest właściwe miejsce dla mnie, czyli że to nie jest coś, co mi służy, bo ta osoba nie zachowuje się zgodnie z tym, jak należałoby się zachować. Czyli chcielibyśmy pokazać sylwetki osoby, która jest kierownikiem duchowym, sylwetkę psychoterapeuty i sylwetkę spowiednika, żebyście mogli rozróżnić, czy to jest to, czego mam oczekiwać. Wyjaśnimy pojęcia, potem opowiemy o tym, jakie są wyzwania, a następnie będziemy chcieli pokazać, co łączy, co dzieli i tu pewnie będzie sporo też opowiadań. Natomiast jeśli zrodzą się pytania, oczywiście potem będziemy na nie odpowiadali. W związku z tym, to od czego chcielibyśmy zacząć, to, że będziemy mówili o tych trzech rzeczach zakresowo, dzieląc je na różne części. Zaczniemy od tego, że pokażemy Państwu i opowiemy o tym, jaki jest związek między psychoterapią a kierownictwem duchowym. Czyli tutaj rozróżnienie tych pojęć, a następnie czego możemy oczekiwać, czego oczekiwać w tym obszarze nie możemy. Pierwsza rzecz, od której chcielibyśmy zacząć, to i ja zacznę, dlaczego ludzie przychodzą na terapię albo na psychoterapię, ponieważ terapii też mamy różnego rodzaju, różne rodzaje. Pierwsza rzecz i chyba można by było powiedzieć, że taka najistotniejsza w tej chwili, to jest to, że mamy jakąś taką dosyć dużą trudność w dobie internetu, w dobie szybkich komunikatów, w dobie szybkich relacji, mamy dosyć dużą trudność z budowaniem relacji międzyludzkich. Czyli można by było powiedzieć, że takim głównym powodem do tego, że ludzie szukają psychoterapeuty, jest to, że zauważamy, że mamy trudność w relacjach międzyludzkich. Że mamy trudność, żeby się dogadać, że mamy trudność, żeby się porozumieć. I bardzo często ludzie przychodzą na psychoterapię mówiąc, trudno jest mi się dogadać z moim mężem, trudno jest mi się dogadać z moim dzieckiem, trudno jest mi się dogadać z moją żoną, teściową i tak dalej. Mogłabym wymieniać osoby, z którymi nam jest się trudno dogadać. I oczywiście większość osób przychodzi z taką myślą, że terapeuta, psychoterapeuta powie mi, co z nim jest nie tak. Oczywiście w trakcie terapii odkrywamy, że to nie jest tak, że z kimś jest coś nie tak, tylko sprawdzamy,
jaki ja mam udział w tym, że mi jest trudno się dogadać. Czyli wtedy, kiedy, jak to ładnie mówi rektor zawsze, wtedy, kiedy życie zaczyna nas boleć w relacjach międzyludzkich, w relacjach interpersonalnych, szukamy pomocy. Kolejna rzecz, ponieważ ja jestem psychoterapeutą, który pracuje w nurcie egzystencjalnym, to drugim takim źródłem tego, dlaczego ludzie przychodzą na terapię, to jest to, że zaczynają nas dotykać po prostu codzienne tematy. Zaczyna nas dotykać temat śmierci, czasami zaczyna nas dotykać temat samotności, ale tak najwięcej tego, co teraz obserwujemy jako psychoterapeuci, to ludzie przychodzą z pytaniem o sens życia. Mamy bardzo dużo. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Tylko no właśnie, życie przestało nam smakować. Czyli z boku wydawałoby się, że uwaga, powinniśmy być szczęśliwi, ale my tego szczęścia i zadowolenia nie czujemy. Więc takie pytanie, jaki sens ma moje życie? Oczywiście ludzie wierzący być może mają tego pytania o sens trochę mniej, ale ono też się pojawia, bo my się po prostu gubimy. I ostatnia rzecz, i tu powiedziałabym, jest to taka motywacja, która nie zostanie zaspokojona w psychoterapii. Bardzo wielu ludzi przychodzi na terapię, bo chcieliby, żeby im ktoś powiedział, jak mają żyć. Niech mi pani powie, co mam zrobić. Niech mi pan powie, jak mam się zachować. Często pytamy, czy mi wolno. Niestety, proszę państwa, żaden terapeuta nie podejmie za państwa decyzji z jednego bardzo prostego powodu. To tylko wy jesteście ekspertami w zakresie swojego życia. Analogicznie, tak jak w przypadku psychoterapii, słówko, jak najczęściej, co ja słyszę, jak ktoś szuka kierownika duchowego. Pierwsza rzecz, to zaczyna sobie gdzieś zaglądać w siebie, zaczyna patrzeć gdzieś tam głębiej ma świadomość tego, gdzieś utknąłem. Gdzieś nie daję sobie rady, żeby pójść dalej. Nie jestem w stanie zrobić kolejnego kroku i szukam kogoś, kto mi pomoże właśnie ten kolejny krok na takim duchowym poziomie zrobić. No bo nie za bardzo wiem. No już znam wszystkie modlitwy, przeczytałem ileś książek zasadniczo, wysłuchałem ileś rekolekcji, to jest mi znane, ale chciałbym pójść dalej i zajrzeć głębiej, a tym bardziej jak zaczynam zaglądać i widzę, że tam jest coś takiego niepokojącego we mnie, no to szukam, pytam. Może się po prostu w życiu sypać. Może się okazać, że ta konstrukcja, którą miałem w ogóle w życiu, mi się rozpada. No to pewnie ktoś wpadnie na to, przychodzę do psychoterapeuty, ale ktoś przychodzi do kierownika duchowego, bo myśli, no pewnie ten kierownik duchowy może mi pomóc w tym, żebym zobaczył, a jak mam pozbierać się w tym moim życiu, w którym gubię też jakąś perspektywę, to było kiedyś prostsze. Jak żyć, to jest grzechem, to nie jest grzechem, próbuję w tym wszystkim trwać, a w pewnym momencie to zaczyna wymykać się z rąk. No i to jest też takie pytanie, a jak ja miałbym się dowiedzieć, czego Pan Bóg chce i jak ja mam sobie poradzić z sytuacją, w której tak po ludzku widzę, no nie mam dobrych odpowiedzi i potrzebuję jakiejś inspiracji z zewnątrz. To, czego my najbardziej potrzebujemy i to, co chyba najbardziej mnie cieszy, jeśli ktoś przychodzi na kierownictwo duchowe, bo tutaj wiem, że od razu mamy taką naturalną nić porozumienia, to jest przyjście dlatego, że mi zależy na relacji z Jezusem. Że właśnie już coś rozumiem, już wiem. Podobno inni doświadczają Pana Boga. Część osób tak pozazdrości trochę. Pozazdrości tego, że inni tak podobno coś słyszą, coś wiedzą. Może ktoś mi pomoże i ktoś szuka tego, jak ja mam spotkać się z Jezusem, jak ja miałbym z Nim być rzeczywiście w kontakcie. Szukają tego, co może nie jest nazwane na pierwszym spotkaniu kierownictwa, ale jak ja mam mieć tą osobistą relację z Panem Bogiem? Już rozumiem, znam przykazania, mniej więcej wiem, ale jak mam mieć osobistą relację z Panem Bogiem? No jeszcze te urocze pieski, które są, jakby rozumiem, że przeżyły podobną sytuację, ale są inne. Część osób, która przychodzi, to Agnieszka o tym mówiła a propos psychoterapii, przychodzi po poradę.
część osób przychodzi na kierownictwo po poradę, myśląc, że ten kierownik duchowy powie, co ja mam robić. To w przypadku tego jednego pieska coś będzie bardziej odpowiednie, w przypadku innego nie. Jesteśmy bardzo różni, ale część osób, która przychodzi na kierownictwo duchowe, szuka tej porady. Co więcej, myślę, że jest jeszcze coś szczególnego, jeśli chodzi o kierownika duchowego, księdza czy siostrę zakonną. Znaczy, przychodzę, żeby ta druga osoba powiedziała mi, co Pan Bóg odnośnie mnie chce. I podobnie jak z psychoterapią, tu ta osoba nie dostanie odpowiedzi, no ale będziemy próbowali przekierować te nasze spotkania, czy tak, żeby ta osoba mogła popatrzeć nie na to, co mi ktoś inny powie, ale jak się spotkać z Panem Bogiem, żeby Pan Bóg mógł powiedzieć coś mi bezpośrednio. To, co mówi Piotr, że osoba nie dostanie odpowiedzi, to tylko potrzebuje to dopowiedzieć, że nie dostanie odpowiedzi od terapeuty. Tym, kto jest odpowiedzialny za znajdowanie odpowiedzi, jestem ja sam, ja sama. Czyli ja znajdę odpowiedzi w trakcie pracy z daną osobą, ale to tylko ja mogę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. My mamy taką chęć i tendencję do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wybory na innych. Natomiast nikt z nas, ani terapeuta, ani kierownik duchowy nie weźmie odpowiedzialności, żeby potem nie usłyszeć, bo ty mi powiedziałeś albo bo ty mi podpowiedziałeś. Czyli jeżeli ktoś nam mówi, co mamy robić, to już jest pierwsza rzecz do tego, żeby się zastanowić, czy jestem u właściwej osoby. I teraz, czym jest psychoterapia? To jest bardzo ważne. Albo z czego wychodzi psychoterapia? Oczywiście jest bardzo wiele szkół psychoterapii, jest bardzo wiele procesów terapeutycznych, sposobów pracy terapeutycznej. Natomiast do którego nurtu byśmy nie sięgnęli, to co jest istotne w naszym dorosłym życiu, to, że w naszej głowie, w naszym umyśle, tak, w naszej psychice działają pewne siły mentalne. Co to znaczy? To znaczy, że my mamy pewne kody, mamy pewne wzorce zachowań, mamy pewne doświadczenia z dzieciństwa, które powodują albo które bardzo mocno wpływają na to, jak my się zachowujemy w dorosłym życiu. I to, co jest szalenie ważne, to, że my sobie tych kodów, które mamy, zupełnie nie uświadamiamy. Czyli zachowujemy się w dorosłym życiu w określony sposób, czasami reagując nieadekwatnie albo reagując niezgodnie z tą sytuacją, która dzieje się tu i teraz. Ponieważ te siły nieświadome, które są w naszym umyśle, one są, można by było powiedzieć, czasami silniejsze niż ta sytuacja, która dzieje się tu i teraz. Taki przykład, który mogłabym podać, to jest przykład, kiedy słyszę, że ktoś mi mówi, posłuchaj, czy mogłabyś przyjść wcześniej na spotkanie, bo chciałbym coś tam z tobą przegadać. Jeżeli ja nie mam wcześniejszego doświadczenia, że ktoś mnie krytykował albo mówił mi, że się zachowuję nieadekwatnie, to ja odpowiem tak, oczywiście, mogę przyjść wcześniej na spotkanie, porozmawiamy. Natomiast jeżeli mi w dzieciństwie mówiono, ciągle się spóźniasz, nigdy nie można na ciebie liczyć, przez ciebie się denerwuję, to taki komunikat pod tytułem, czy możesz przyjść wcześniej na spotkanie, ja odbiorę jako atak na swoją osobę i zareaguję nieadekwatnie. Druga rzecz, taki przykład też nieuświadomionej sytuacji, z której sobie nie zdajemy sprawy. Jeżeli ktoś, a w Polsce akurat mamy bardzo wiele takich osób, doświadczył tego, że jest z rodziny z problemem alkoholowym i zawsze w domu było tak, że czekaliśmy na to, jak tata wróci, w jakim wróci nastroju i kiedy się spóźniał, od razu pojawiał się lęk, że być może znowu wróci pijany i być może znowu będzie awantura, to w sytuacji, kiedy mój mąż, moje dziecko spóźniają się do domu, to mimo tego, że jest to irracjonalne, ja zaczynam odczuwać napięcie.
lęk związany z tamtą historią. I kiedy ta osoba przyjdzie spóźniona nawet tylko 15 minut, to ja reaguję już złością i pretensją, choć ktoś z boku mówi, ale o co ci chodzi, spóźniłem się tylko kwadrans. I to jest to właśnie, co my mamy nieuświadomione, co nam bardzo przeszkadza w teraźniejszości. Dlatego mamy trudność w budowaniu relacji z innymi, ponieważ nam przeszkadzają stare relacje, które być może były trudne. Przepraszam. W związku z tym psychoterapia jest procesem, w którym ja jako psychoterapeuta towarzyszę tylko i wyłącznie osobie, która jest ze mną w pracy, w zmianie wewnętrznych procesów ważnych dla zdrowia psychicznego. Czyli celem każdej psychoterapii, której byśmy nie wzięli, czy której szkoły byśmy nie wzięli, jest szeroko rozumiane zdrowie psychiczne. Czyli takie funkcjonowanie, które mi zapewnia wolność wybierania. Ja mogę wybierać jako wolny i zdrowy człowiek. Dlaczego to jest trudne? Dlatego, że prawdopodobnie wielu z nas ma niewłaściwe wzorce zachowań, ma niewłaściwe wzorce komunikacji, ma niewłaściwe wzorce zachowania. Bardzo często podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów, kiedy pytam kogoś, a jak by się zachował zdrowy człowiek, to często dostaję odpowiedź, nie wiem, nie mam wokół siebie ludzi, którzy się zdrowo komunikują. Nie wiem, nie mam wokół siebie małżeństw i rodzin, które mógłbym określić jako zdrowe. W związku z tym, jako terapeuci, towarzyszymy w budowaniu zdrowia psychicznego, zdrowego funkcjonowania. Jeszcze jeden cały czas oddaję Piotrowi ten. I teraz to, co jest ważne jeszcze z punktu widzenia psychoterapii, to to, że celem psychoterapii, to by było bardzo podobne do kierownictwa duchowego i do spowiedzi, proszę Państwa, jest doświadczenie prawdy o sobie. Odkrycie tego mojego właściwego ja, tego znalezienia, kim jestem i tak naprawdę dotarcie do tego, że jako osoba jestem wartościowy bez względu na to, jaką mam historię życia. Ponieważ moja historia życia mnie nie determinuje. Jako osoba, jako człowiek jestem wartością sam w sobie i to ja podejmuję decyzję o tym, jak będę funkcjonować w dorosłym życiu. Ja bym powiedziała jeszcze, że proces psychoterapii to proces zbudowania na nowo w swojej tożsamości wolności wybierania. To ja decyduję, co chcę o sobie myśleć, to ja decyduję, jak chcę się czuć, to ja decyduję, jak chcę się zachowywać, a nie jacyś inni decydują za to, o tym, kim jestem albo jak ma wyglądać moje życie. To teraz tak analogicznie o kierownictwie duchowym, gdzie znów posłużę się obrazem najpierw. Ta osoba, która towarzyszy duchowo, tu ja omijam taki temat, który czasami jest podejmowanym tematem kierownictwo duchowe, towarzyszenie duchowe. Czasami zamiast kierownictwo duchowe użyję określenia towarzyszenie duchowe. Możemy to rozdzielać, możemy uznać, że to są synonimy. Na potrzeby tego naszego spotkania uznajmy, że to są synonimy, to mamy inne akcenty. Ta osoba towarzysząca komuś duchowo, że właśnie ten kierownik duchowy roztacza pewną opiekę, taką duchową, wiedząc, że ma swoje ograniczone możliwości. Jakby piorun tam trzasnął, to by nie ochronił ten jeden gołąbek drugiego gołąbka, ale ileś może pomóc. Więc próbując to nazwać, bo to nazwanie tego dla nas jest ważne, dlatego że wydaje nam się, jak żeśmy rozmawiali, że co to jest spowiedź, większość osób powinna wiedzieć, z tych, które tutaj będą. Co to jest psychoterapia, część osób wie, część się tak domyśla, a kierownictwo duchowe chyba jest najbardziej tajemne dla wielu osób, ale tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Więc ono zakłada, że mamy dwójkę ludzi, którzy są wierzący, którzy mają kontakt z Panem Bogiem
i jedna z tych osób pomaga tej drugiej w relacji, która nie jest symetryczna. Ktoś jest tym kierownikiem duchowym i ktoś jest osobą kierowaną. Teraz te dwie osoby wierzące umawiają się na to, że ta jedna pomaga tej drugiej. W czym pomaga? Ona pomaga w tym przede wszystkim, żeby pomóc w budowaniu relacji z Panem Bogiem. Nie żeby wyśrubować standardy moralne, nie żeby lepiej zrozumieć, jakie jest nauczanie Kościoła. Może też to się pojawi gdzieś tam z boku, ale przede wszystkim to jest pomoc w tym, żeby budować tą relację z Panem Bogiem, tą osobistą, o której już wspomniałem wcześniej. Ale teraz w tym całym procesie, który się dzieje między tą dwójką ludzi wierzących, z których ktoś przyjmuje tą rolę prowadzącego, choć tak naprawdę de facto kierownikiem duchowym każdego z nas jest sam Pan Bóg. To On nas uczy, to On nas prowadzi. Tym pomocnikiem Pana Boga, tym towarzyszem duchowym, który pomaga w relacji z Panem Bogiem, jest ten, który pomaga też zrozumieć najróżniejsze doświadczenia. I ja pozwolę się chwilę zatrzymać przy tym, bo to będzie dla nas bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli przynajmniej jakby jedno z ujęć kierownictwa duchowego. No, tu też są różne szkoły. Jakby idę jakby jednym sposobem uchwycenia tego tematu. I dziś nam bardzo pomaga dzisiejsze pierwsze czytanie z mszy świętej. Jak na mszy świętej z dziećmi zapytam, a oprócz Pana Boga, kto jest bohaterem dzisiejszego pierwszego czytania? Samuel i Heli. Super. Tam mamy ile z elementów tego, że Heli przyjmuje jakąś rolę kierownika duchowego dla Samuela. Myślę, że nawet ktoś, kto nie był na mszy świętej, czy tam nie czytał dzisiejszych czytań, większość osób pewnie kojarzy, że tam ten Samuel słyszy Pana Boga, który woła Samuelu, Samuelu, ale nie za bardzo potrafi to rozpoznać i myśli, że to woła Heli. I teraz, co byłoby z takiej roli kierownika duchowego w tej scenie biblijnej? To kierownik duchowy to byłby bardziej ten Heli. Czyli Samuel ma jakieś doświadczenie Pana Boga. On ma jakieś doświadczenie duchowe, ale go nie rozumie. Coś się dzieje. Pan Bóg się z nim komunikuje, ale on nie ma pojęcia, jak to zinterpretować. On tylko rozumie, że jeśli słyszy kogoś, kto woła, to może być jakiś człowiek, który woła. Nie bierze pod uwagę tego, że mógłby być to Pan Bóg. Potrzebuje do tego drugiego człowieka. On też na początku się nie orientuje, o co chodzi. Ale za którymś razem, jak ten Samuel przychodzi do Helego i go pyta, no, wołałeś mnie, o co chodzi, co się dzieje? A ten mówi, ale ja ciebie nie wołałem. To Heli się orientuje, to może nie być sytuacja taka horyzontalna, ludzka, że ktoś po prostu woła inny niż ja, to może jest sprawa duchowa. To może Pan Bóg komunikuje się z Samuelem i podpowiada mu, no to jakby jeszcze raz było to wołanie, no to powiedz takie słowa. Ja chcę słuchać Ciebie, Panie Boże. Robi robotę kierownika duchowego. Tamten ma jakieś doświadczenie, ale go nie rozumie. Heli nie ma tego doświadczenia, nie musi mieć podobnego doświadczenia, ale ma tyle życiowego doświadczenia, że potrafi pomóc rozpoznać Samuelowi to, co się dzieje w jego sercu, w jego relacji z Panem Bogiem. No i to jest częścią właśnie tego, co byśmy definiowali jako kierownictwo duchowe. Czyli tego, że ten towarzysz duchowy pomaga w tej relacji z Panem Bogiem, pomaga zrozumieć, co się dzieje i to nie jest tylko oderwane od całego życia, ale w tym pomaga też przełożyć to na swoje życie, na swoje doświadczenia. Pomaga w towarzyszeniu, w procesie, w którym ta dana osoba słucha Pana Boga, no i patrzy, jak to przetłumaczyć sobie na swoje codzienne życie, nie mówiąc tej osobie, co ma robić, ale pomagając zrozumieć, co się dzieje, czasami podpowiadając coś, czego dana osoba sama by nie zauważyła. Co utrudnia psychoterapię? Czyli wyobraźmy sobie, że jednak już się zdecydowaliśmy, odkryliśmy, że jest to dla nas ważne, że są to te drzwi. To też jest ciekawa metafora, tu też mamy trzy pary drzwi akurat. I jednak zdecydowaliśmy się pójść. Proszę Państwa, niestety terapia nie jest magicznym lekarstwem nawet na nasze problemy psychiczne, jeśli będą pewne rzeczy, które je utrudniają, o których warto pamiętać. Pierwsza rzecz, która bardzo utrudnia psychoterapię, to kłamstwa, w które wierzymy. Jeżeli uwierzyliśmy
że jesteśmy beznadziejni i bardzo chcemy w to kłamstwo wierzyć, to żadna psychoterapia nam nie pomoże. Jeżeli uwierzyliśmy, że nie mamy wartości, to terapia nam nie pomoże. Jeżeli uwierzyliśmy, że za nasze problemy życiowe odpowiedzialni są nasi rodzice i gdybyśmy się urodzili w innej rodzinie, to mielibyśmy sukces i bardzo chcemy w to wierzyć i bardzo chcemy zrzucać odpowiedzialność, to niestety znowu terapia nam nie pomoże. Bardzo polecam, jest wspaniała książka wybitnego psychoterapeuty amerykańskiego o właśnie tym tytule, kłamstwa, w które wierzymy, kłamstwa, którymi żyjemy. Warto zobaczyć, jest bardzo dużo kłamstw, w które jesteśmy w stanie uwierzyć, w których jeśli jesteśmy bardzo do nich przywiązani, to po prostu terapia się przez to nie przebije. Druga rzecz, mechanizmy obronne. Każdy z nas ma bardzo dużo mechanizmów obronnych, one nam służą, one służyły nam ochronie naszej, tak? W związku z tym bardzo długo, kiedy jesteśmy w procesie terapii, one nam pomagają jednak przez tę terapię nie przechodzić. Kolejna rzecz, bardzo, bardzo utrudniająca psychoterapię, to jest lęk przed zmianą. Mam teraz taką klientkę, która przyszła przedwczoraj na spotkanie i mówi: Boże, Agnieszka, odkryłam, jak ja bardzo użalam się nad sobą. Ja ciągle chodzę i jęczę. Ja mówię: Ewa, weszłam i powiedziałam, wyglądasz lepiej niż ostatnio. Co odpowiedziałaś? A ona odpowiedziała: no ale czuję się gorzej. Nie? Na co ja mówię: to co by ci pomogło? Mi to nic nie pomoże. Jestem tak, ma taki mechanizm użalania się nad sobą. I zadałam jej pytanie: a po co ty się tak użalasz nad sobą? Do czego ci to jest potrzebne? I wiecie, co odpowiedziała? Bo boję się, że jak będę szczęśliwa, to stracę zainteresowanie ludzi. A teraz, kiedy jestem nieszczęśliwa i użalam się nad sobą, ciągle ktoś próbuje mi pomóc, ciągle mnie ktoś pociesza. Więc ten lęk przed zmianą, on jest bardzo silny, dlatego że my nie znamy siebie innych. Tak bardzo się boimy, że ten inny, kiedy się zmienię, to nie będę przyjęty. Oczywiście ta zmiana może być inna, na przykład ktoś do tej pory zawsze się zgadzał i nigdy nie mówił, co myśli. Teraz się boję, jak to będzie, kiedy ja zacznę mówić, co myślę. Jak to będzie, kiedy ja zacznę mówić, co czuję. Jak to będzie, kiedy ja zacznę komunikować, że ja czegoś potrzebuję. Jedna z sióstr zakonnych podczas naszych warsztatów mówi: ale jak przyjdę i powiem, że ja mam... że potrzebuję, to powiedzą, że mi się w głowie poprzewracało. Ja mówię: no i? Ona mówi: no i nie wiem. Bo właśnie to jest to, nie wiem, co będzie, w związku z tym na wszelki wypadek się nie zmieniam, bo po prostu boimy się straty. Kolejna rzecz, brak zaufania do terapeuty. I tutaj brak zaufania może wynikać z tego, że oczywiście znowu boimy się kontaktu z daną osobą, może wynikać też z tego, że czujemy, że coś tam nam nie pasuje. W związku z tym o tym, jak sobie poradzić z lękiem czy brakiem zaufania do terapeuty, jeszcze o tym powiemy. Natomiast trudno jest pracować nad ważnymi rzeczami z osobą, której nie ufamy. I bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, to co utrudnia terapię, to brak dopasowania pacjenta i terapeuty. Tak jak my jako terapeuci wybieramy szkoły terapeutyczne zgodne z naszą osobowością, ja umarłabym jako psychoterapeuta psychoanalityczny, który zadaje 3 pytania na godzinę, a jedyne co mówi to to ciekawe, jak się pan z tym czuje. My dobieramy szkołę do osobowości, w związku z tym osobowość psychoterapeuty też nam musi pasować, choć zdarza się, że ja słyszę od ludzi, z którymi pracuję, którzy chodzą do terapeutów, których też polecam, i jak oni mi opowiadają o swoim przeżywaniu tej osoby, to ja sobie myślę, że 5 osób chodzi do różnych panów Pawłów na przykład, a ja wiem, że pan Paweł jest jeden. I teraz my czasami w przeżywaniu tą osobę też inaczej mamy i brak gotowości na zmianę. Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, żeby pójść na terapię, bo tak mu kazano i przyjdzie i powie: przyszedłem na terapię, bo mnie tu wysłano, to
to ta terapia nie przyniesie efektów. Czasami trzeba do tego długo dojrzewać. Myślę, że Państwo znacie powiedzonko, które chodzi, że tak powiem, w środowisku. Ile osób trzeba, ilu psychologów trzeba, żeby zmienić żarówkę? Odpowiedź brzmi, pytanie, czy żarówka jest gotowa na zmianę. I zbytnia zależność. Jeżeli jesteśmy osobami, które właśnie chciałyby, żeby im mówiono jak żyć, albo całe życie im mówiono jak żyć, to wkurzymy się na terapeutę i zrezygnujemy z terapeuty, który będzie pytał, a co pani by chciała? A jak pani chciałaby żyć? A co dla pani jest ważne? Ponieważ przychodzę, żeby mi ktoś powiedział, jak żyć. I znów podobnie spojrzymy na to, co utrudnia kierownictwo. Pierwsza rzecz to brak wglądu w siebie, czyli coś, co bardzo nam łączy te dwie rzeczywistości, psychoterapii i kierownictwo duchowego. Jeśli ktoś nie bardzo rozumie, co we mnie jest, nie potrafi nazwać tego, co się dzieje, utrudnia to. Kierownik duchowy czasami też zadaje to pytanie, a co pani czuje, czy co pan czuje? No, na modlitwie, ale jeśli ktoś w ogóle nie za bardzo rozumie, co się w nim dzieje, jest bardzo poblokowany, to przeszkadza. To przeszkadza w tym, żeby jakkolwiek postąpić. Pewnie analogicznie w psychoterapii, w kierownictwie duchowym przeszkadza to w tym procesie. Niekiedy utkniemy, i to o tym utknięciu mówiłem, tu ta koza wygryzająca to wyjście z tego labiryntu, niech nam symbolizuje to, co jest takim utknięciem w tym, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby jak najmniej grzeszyć. Więc ideałem to by było tak, że ja już nie będę miał z czym pójść do spowiedzi, już nie mam żadnych wyrzutów sumienia, jakby dochodzę do punktu, w którym nie grzeszę. No i do tego punktu nie dochodzimy, frustrujemy się. Wtedy chrześcijaństwo to jest taki zestaw zasad moralnych, których mam się trzymać, nie relacja przede wszystkim, ale zestaw zasad moralnych i to jeszcze widzianych przede wszystkim od tej negatywnej strony, ale często mi się nie udaje. I z tego trzeba wyjść w pewnym momencie, nie żeby przestać myśleć o tym, że jest potrzebna spowiedź i grzeszę. Tylko muszę wyjść poza ten świat i zacząć się zastanawiać, a jak ja mam być w takiej relacji z Bogiem, żeby żyć miłością, żeby On mógł coś we mnie zmieniać, a nie żebym ja coraz bardziej był sfrustrowany tym, że zaciskam zęby i pięści, staram się i za każdym razem uczciwie mówię, postanawiam poprawę, i tak naprawdę wiem, to jest postanowienie poprawy na tydzień, na miesiąc, a później to się posypie. Więc to jest wyjście trochę z tego, a utrudnia to, jeśli ktoś chciałby się bardzo kurczowo tego trzymać i nie ma w głowie relacji, ma w głowie jakiś system zasad moralnych, w których żyjemy. Dalej, trudnością jest coś, co tak nazywam taką pobożnością czy dewocyjną, czy magiczną. Czyli tego znów, co nie będzie otwarciem na to, jaka będzie relacja z Panem Bogiem. Bo ja chcę Go najczęściej przekupić w ten czy w inny sposób. Czyli na przykład będę dokładał kolejne modły i ewentualnie kolejne posty. To jest takie bardzo wysiłkowe. To przeszkadza w tym, żeby budować relacje z Jezusem, więc przeszkadza też w tym procesie duchowego towarzyszenia. Dana osoba by jeszcze oczekiwała, że ja jeszcze jej przykręcę śrubę i powiem, żeby może jeszcze więcej, jeszcze bardziej się postarać. Niektóre osoby przechodzą taką frustrację, kiedy właśnie ode mnie słyszą, przyjeżdżają na rekolekcje, no i słyszą, że właśnie na początek to mają odpocząć. Nie, ale to oczekiwałyby czegoś poważniejszego, czegoś bardziej ambitnego, a pierwsze zadanie to odetchnij, odpocznij, zobacz w ogóle, gdzie jesteś. Zobacz, gdzie jesteś właśnie w tej relacji z Panem Bogiem. No i przeszkodą jest i też to, że my nie patrzymy na Boga przez pryzmat miłości. Przeszkodą ogromną jest to, że wiele osób się Boga boi. Można powiedzieć, że każdy z nas trochę z tego ma w sobie, ale jeśli jest to dominujące, przeszkadza to w tym procesie kierownictwa duchowego. Przeszkadza to, kiedy ja nie chcę w
wpuścić Boga do swojego serca, wyjrzeć z tego swojego serca, tylko chce się zasłonić tym wszystkim, co jest, no co jest tą rzeczywistością bycia z Panem Bogiem, że ja powinienem coś zrobić, że ja powinienem jakoś zafunkcjonować, że coś należy. To, co najważniejsze, dzieje się właśnie w relacji, to w tej relacji, w której okaże się, że jestem przyjęty z całym swoim, z całą swoją biedą, słabością, grzesznością, że jestem kochany, że jestem przyjęty. Jeszcze ostatnia rzecz, to jest znów trochę analogiczna rzecz w tej relacji bezpośrednio. Jeśli nie będzie między nami zaufania, między tą osobą towarzyszącą i tą osobą, która szuka tej pomocy, nie da rady. Potrzeba takiego wstępnego zaufania. Ta druga osoba wierząca nie jest idealna, nie wie wszystkiego, ale może przez to, że jest obok mnie, może mi pomóc w tym procesie przybliżania się do Pana Boga, budowania przyjaźni z Nim. Ale też niebezpieczeństwem jest to, kiedy i przeszkodą w kierownictwie duchowym jest też to, kiedy dana osoba myśli, że ten kierownik duchowy jest kimś, kto właśnie rozwiąże wszystkie moje problemy, kto staje się aż tak gigantycznym autorytetem, że ta osoba się wiesza na tym kierowniku duchowym. Ona nie chce być samodzielna, przestaje być gotowa do tego, żeby podejmować samodzielne decyzje, ale właśnie ma takie oczekiwanie, to ta druga osoba powie mi, czego Pan Bóg ode mnie by chciał. I skończę to znów odwołując się do tego obrazu. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby człowiek nas obronił. Nawet właśnie ten kierownik duchowy, żeby nas obronił, psychoterapeuta, żeby nas obronił, czy stały spowiednik, żeby nas obronił. Ja powiedziałbym, że bardziej rolą kierownika duchowego nie jest to, żeby on tak bronił, jak ten ojciec te dzieci, tylko żeby pomógł danej osobie zrozumieć, że to jest Pan Bóg, który go broni, nas broni, tego kierownika duchowego i tą osobę drugą, która jest kierowana, bo my wszyscy jesteśmy na drodze, bo to my jesteśmy owieczkami, a jest jeden pasterz. I to chodzi o to, żeby zobaczyć, ja jestem bezpieczny, ja jestem chroniony przez Boga, który jest ponad tym, co jest moją słabością. Kilka słów o tym, jakie są czynniki leczące w terapii. Znowu, literatura mówi o tym dużo. Ja wybrałam te, które są takimi, które pojawiają się we wszystkich szkołach psychoterapeutycznych. I pierwszym i takim czynnikiem leczącym w terapii, co do którego nie ma nikt złudzeń i każda szkoła to potwierdza, to jest relacja z psychoterapeutą. Dlaczego relacja? Dlatego, że przypominam, jakie jest główne źródło tego, że przychodzimy na terapię. Główne źródło jest takie, że mamy trudności w relacjach, wynikające z tego, że nie rozumiemy, dlaczego ta trudność jest. Nie widzimy swojego udziału. Czasami nie widzimy tego, że mamy właśnie negatywne wzorce. Czasami nie widzimy, że powielamy pewne zachowania. Taki przykład, który ja najczęściej słyszę od kobiet, jak to się dzieje, że za każdym razem trafiam na takiego samego faceta. Ja wtedy pytam, jak to się dzieje, że za każdym razem wybierasz takiego samego faceta. I wtedy kobiety mówią, nie, nie, pani nie rozumie, ja na takich mężczyzn trafiam. No i właśnie to jest ten dialog, który będzie się przez chwilę toczył, bo to nie jest tak, że ja trafiam. Ja mam otwartość na określone osoby. Jeżeli ja jestem osobą, która ma doświadczenie znowu na przykład rodziny alkoholowej, czyli współuzależnienia, to ja będę wybierać osoby, co do których ja zadziałam jak puzzle, które potrzebują kogoś, kto się nimi zaopiekuje, które potrzebują kogoś, kto o nich zadba, które potrzebują kogoś, kto będzie o nich walczył i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mając świadomości, my w to wchodzimy. I teraz w relacji z terapeutą ja mam okazję doświadczyć innej relacji, innej jakości, bo ten ktoś nie wchodzi w moje doświadczenia, nie podpina się, nie reaguje jak puzzle, tylko czasami mnie konfrontuje, czasami różne rzeczy mi nazywa, czasami różne rzeczy omawiamy. Natomiast moje osobiste doświadczenie pracy z ludźmi jest takie, również podczas warsztatów, również na studium, które prowadzimy,
w ramach papieskiego wydziału jest to, że to, co jest, to, co dzieje się często po raz pierwszy w psychoterapii, to dzieje się doświadczenie pełnej akceptacji przez drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do komunikatów pełnych ocen. My sami siebie bardzo często źle oceniamy, a teraz doświadczamy w tej relacji po drugiej stronie kogoś, kto nie wydaje żadnych ocen, kto nie mówi źle się zachowałeś, głupio się zachowałeś, beznadziejnie się zachowałeś. Doświadczamy osoby, która pyta, jak się z tym czujesz? Co ci to robi? Dlaczego to wybierasz, a nie ocenia? W związku z tym mamy okazję doświadczyć relacji innej niż dotychczasowa i żeby się to mogło zadziać, to oczekiwania, które mamy wobec terapeuty, czy jakby można by było powiedzieć, jakie cechy musi mieć terapeuta, żeby się to zadziało, zobaczcie, jest ich bardzo dużo. Po pierwsze, oczekujmy, mamy prawo oczekiwać od terapeuty uczciwości, tego, że nazwie nam różne rzeczy. Niestety czy stety, czasami nasi przyjaciele nam nie nazywają różnych rzeczy. Jak my narzekamy na męża albo żonę, to przyjaciółka zwykle powie, no tak, to beznadziejny człowiek, albo tak, to trudny człowiek. Tak? Czasami nam trudno o uczciwość w bliskich relacjach. Szacunek dla moich emocji, szacunek dla mojego świata przeżywania, ale też szczerość. Psychoterapeuta bardzo często nazywa nam rzeczy, których bardzo byśmy nie chcieli usłyszeć. I to jest z jednej strony oczekiwanie, a z drugiej strony bardzo wiele osób, z którymi pracuję, mówi, że to jest dla nich największy lęk, że usłyszą szczerą informację na własny temat, z którą będą się musieli zmierzyć. Wrażliwość, czyli taka uważność na moje emocje, ale też bezstronność. Terapeuta nie staje po żadnej ze stron. Terapeuta nie powie, że miałeś beznadziejną matkę. Terapeuta nie powie, że miałeś beznadziejnego ojca. Terapeuta ci powie, to była trudna historia. Słyszę, że to dla pana było trudne, ale spróbujmy też zobaczyć, co takiego się wydarzyło, że pana ojciec, pana matka zachowywał się w określony sposób. Przecież my nie wymyślamy sobie też tego, że zachowujemy się tak czy inaczej. Za każdym naszym zachowaniem stoi jakaś historia. I bardzo ważna rzecz, proszę państwa, my mamy prawo oczekiwać, wymagać od terapeuty kompetencji. Kompetencja to wiedza i umiejętności. Psychoterapeuta to człowiek po szkole terapeutycznej. O oczekiwaniach jeszcze trochę więcej powiemy za chwilę z Piotrem. Samoświadomość, czyli terapeuta musi umieć oddzielić co jego, a co klienta. I kontrakt terapeutyczny, to znaczy my się umawiamy, po co ja przychodzę na tą terapię, jak długo ona ma trwać, czym ona ma się skończyć, ale też są pewne zasady, że przychodzę w określony dzień, o określonej godzinie, co się dzieje, kiedy odwołuję spotkanie, co się dzieje, kiedy się spóźniam i tak dalej, czyli mam jasność i przewidywalność w tej relacji. Kolejna rzecz, która jest czynnikiem leczącym w psychoterapii, to wgląd. To, co Piotr mówił, zarówno na terapię, na psychoterapię, jak i na kierownictwo duchowe, często przychodzą osoby, które nie mają wglądu w siebie. My moglibyśmy powiedzieć tak trochę na skróty, że przychodzą osoby niedojrzałe. Co to znaczy niedojrzałe? Zobaczcie, w słowie dojrzałość są ukryte dwa słowa. Dojrzeć to znaczy zobaczyć, zajrzeć i dojrzeć to znaczy być gotowym do. Żebym ja była gotowa do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, ja muszę najpierw zobaczyć, w których miejscach swojego życia ja tę odpowiedzialność porzucam. Czyli żeby dojrzeć do bycia dorosłym, odpowiedzialnym za siebie człowiekiem, ja muszę pewne rzeczy zauważyć. Czyli ten wgląd to jest to, co ja zaczynam dostrzegać. I bardzo ważna rzecz, katarzis, czyli odreagowanie. I tutaj, jak się przygotowywaliśmy, to sporo o tym rozmawialiśmy, że to jest taki element, który czasami różni pracę na poziomie duchowym i pracę na poziomie psychicznym. Ponieważ bardzo często słyszę od księży, którzy mówią do ludzi takie zdanie, bo ty musisz przebaczyć swoim rodzicom, bo ty musisz przebaczyć, gdyż przebaczenie jest drogą do uzdrowienia. I uwaga, ja się zgadzam z tym, że trzeba przebaczyć, tylko mówienie do kogoś, musisz przebaczyć, a nie powiedzenie,
jak mam to zrobić, powoduje podwójne poczucie winy. Nie dość, że jest mi trudno, to jeszcze nie przebaczam. I to, co się dzieje w terapii i to, co jest inne niż podczas takiego przebaczenia tylko na poziomie pewnie duchowym, to jest to, że żeby przebaczyć, my mówimy tak, najpierw trzeba uznać, że to, co się wydarzyło, nie miało prawa się wydarzyć, a potem trzeba umieć się na to, powiem bardzo ładnie, zezłościć. Można też różnych innych tutaj słów użyć, ale chodzi o to, że ja mam prawo czuć złość, ja mam prawo czuć żal. Czyli katarzis to jest dopuszczenie do siebie również negatywnych emocji wynikających z tego, że ja złoszczę się albo mam żal. I dopiero w trzecim kroku jest możliwe, czy jakby udrożniona jest droga do tego, żeby przebaczyć, tak można by było powiedzieć, z ciała, z emocji, z serca. I w związku z tym to, co jest czynnikiem leczącym, to przepracowanie tego, co nieświadome, by stało się uświadomione, bym ja rozumiała swoje reakcje i żebym mogła podejmować decyzję, co z tym zrobię. Obrazek nam podpowiada, że przechodzimy do tej działki drugiej, która kierownictwa duchowego, która myślę, że ona jest naprawdę osobna, a zarazem bardzo zazębiająca się. Więc jeśli w ogóle ktoś ma takie poczucie, ale po co w ogóle my to rozdzielamy? Nie? Może bo jesteśmy przecież całością, to ja też czasami mam takie wrażenie, ale robimy to, żeby sobie pomóc, żeby sobie jakoś poszatkować tą rzeczywistość, chociaż naprawdę jesteśmy całością. I jedno na drugie wpływa, a jeśli analogicznie patrzymy na te czynniki, które będą leczyły, które będą dotykały w tym procesie kierownictwa duchowego, to będzie Pan Bóg, choć tutaj to jest obraz anioła, bo to jest obrazek, który znam z dzieciństwa, może ktoś go też zna. To jest taki bezpieczny, tak? Jak ja na niego patrzę, to się budzi całe to moje, za co jestem wdzięczny, to wychowanie religijne, jakie dostałem, tych osób, które mi pokazywały Pana Boga, że jestem bezpieczny, że Pan Bóg mnie chroni i to było leczące. To zawsze mnie ujmowało w Panu Bogu, czy to było pomyślenie, że to anioł stróż, bardziej jako dziecko, czy później takie pomyślenie, Jezus jest ze mną. Więc z tym, co jest leczące w procesie kierownictwa duchowego, jakby tu akcent, jakby pierwszą rzeczą, którą Agnieszka mówiła, była ta relacja z terapeutą. Tu cały ten akcent jest na relację z Panem Bogiem. Czyli ja jako osoba towarzysząca duchowo komuś chcę, żeby moja rola była możliwie jak najmniejsza. Ja mam odesłać do Pana Boga. Ja mam odesłać do Jezusa. Ja wielokrotnie sfrustruję ileś osób znów tym, że powiem, ale ja nie wiem. Ale zadaję pytania czasami takie banalne. A spytała Pani Jezusa? W ogóle żeście rozmawiali? To było tematem na modlitwie? No nie. To może warto by było. Spróbować najpierw w ogóle Pana Boga zapytać, aby posłuchać, z Nim się spotkać, bo ja nie mam zielonego pojęcia, ja nie wiem. Ja nie wiem. Tej osoby, w przypadku tej osoby, która szuka, pyta, mam pójść drogą małżeńską, czy powołanie zakonne, kapłańskie, co ja mam robić? Ja nie powiem. To tylko ta osoba może odkryć w relacji z Panem Bogiem, więc ja będę odsyłał. A pomóc się może tak, a może w inny sposób spróbuj Pana Boga zapytać, a może bierzesz pod uwagę tylko takie sposoby tego, jak Pan Bóg mógłby mówić, a może trzeba jeszcze inaczej, może On w ogóle już Ci powiedział. Zresztą często, jeśli tak zapytam, a tak intuicyjnie, jak Pan czuje, to gdyby Jezus miałby coś podpowiedzieć, to jakby było? Większość osób doskonale wie. Jakby pyta i zastanawia się, nie podejmuje decyzji, ale to rzadko jest tak 50-50, nie mam zielonego pojęcia. No w zasadzie jakby tak Jezus stanął obok mnie i miał mi podpowiedzieć, to powiedziałby to, ja wiem. Tylko czasami trzeba pomóc w tym, żeby to zobaczyć. Więc tym, co jest leczące, to jest zobaczenie w tej relacji z Panem Bogiem, On mnie kocha, po prostu. To tu jest coś najistotniejszego, najważniejszego. On mnie kocha, więc mogę Mu zaufać w swoim życiu.
Więc mogę zaufać temu, że to, co on mi podpowie, zawsze będzie dla mnie dobre, bo to jest ktoś, kto najpierw bardzo dużo mi dał, bo to jest ktoś, kto za mnie oddał życie, nie mógł dać niczego więcej. Więc to tu dzieje się coś najistotniejszego, najważniejszego. Przy okazji takich rekolekcji, które przede wszystkim prowadzę w tym momencie, będąc w Falenicy, rekolekcji w milczeniu, one są w milczeniu, jest taka chwila na rozmowę właśnie z kierownikiem duchowym, 20-30 minut. Czasami moja rola to jest tylko takie potwierdzenie, dobrze jest. I odsyłam do kolejnego czasu modlitw, które są tam proponowane, czasu spotkania z Panem Bogiem, czuwam obok, jestem przy tej osobie, tyle, bo Pan Bóg sam mówi, byle ktoś w ogóle był gotowy na to, żeby słuchać, żeby zaufać, że temu Bogu bardziej zależy niż mnie, żeby była między właśnie nami komunikacja. To On bardzo będzie się starał, żeby jakoś dotrzeć do danej osoby przez wspomnienia, przez pragnienia, przez słowo z Pisma Świętego, przez jakiś obraz, który się pojawi, przez uczucie, które się we mnie w danym momencie zrodzi, poprzez coś, co ktoś zauważy na spacerze, czy w tym, że się nagle zadziała jakaś zmiana pogody i dla kogoś to będzie też i czymś, co będzie jakąś formą komunikacji Pana Boga z nim czy z nią. Wszystko jest możliwe. Pan Bóg będzie chciał przychodzić, ale nie zawsze to jest takie jasne, oczywiste. On przyjdzie w tym lekkim powiewie. Więc to, co mam zrobić i w czym ja jako kierownik duchowy mam pomóc, to w tym, żeby się naprawdę wsłuchać, żeby skupić się na tym i żeby zaufać, to przyjdzie, to się pojawi. Pan Bóg chce mówić do mnie. Z tej trójki, psychoterapia, kierownictwo duchowe, spowiedź, podjęliśmy jakąś decyzję i tak jesteśmy po czasie, tym, co sobie założyliśmy, ale założyliśmy, że przede wszystkim skupiamy się na tym psychoterapia, kierownictwo duchowe, że tu jest najwięcej z tego. Zresztą to był pierwotny pomysł na ten wykład. Dołożyliśmy spowiedź, bo ona się też pojawia. I chciałbym powiedzieć jakby krótko o tym styku, bo ta spowiedź jest odłożona trochę jakby na bok i jest mniejszy akcent na to położony. Natomiast nie dlatego, żeby któreś z nas myślało, że ona jest mniej ważna. To jest sakrament i tam się dzieją absolutne cuda. I to jest to spotkanie z Bogiem i z człowiekiem, który pomaga mi w spotkaniu z Panem Bogiem, najczęstsze. Więc to tutaj w ogóle jest najwięcej do odkrycia skarbów i może kiedyś będzie czas na to, żeby głębiej w to wejść, bo ja po prostu mam paść na kolana, poprosić o przebaczenie i doświadczyć tego, że Bóg mnie podnosi. I nie ma chyba niczego piękniejszego, jak właśnie doświadczyć tego, że jestem kochany w całym swoim pogubieniu i pogmatwaniu. Natomiast w takim szukaniu tego, jak ktoś mi może pomóc, no to jest takie szukanie czasami tak na oślep, czy stały spowiednik, czy kierownik duchowy. I może skracając to, bo może coś się pojawi w pytaniach, może jeszcze gdzieś tam do tego wrócimy, ale żeby to skrócić. Rzecz, którą podpowiadam, jak ktoś pyta, no właśnie ja nie wiem, bo tak pytam, czy może ojciec byłby moim spowiednikiem stałym, czy kierownikiem duchowym, a może jednym i drugim. To ja osobiście wolę jedno od drugiego oddzielać, dlatego że jedno i drugie trochę daje inne akcenty. Przy spowiedzi przede wszystkim chcę przeprosić Boga za to, co mi się nie udało. Też mogę podziękować, ale tam jest akcent na to, żeby przeprosić. No to jest istotą spowiedzi, że ja uznaję swój grzech, uznaję swoją słabość i spotykam się z miłosiernym Bogiem, pokazując swoje rany i mając nadzieję na to, że będę przygarnięty przez kogoś, kto mnie kocha. Ale przede wszystkim patrzę na to, co mi się nie udało. Patrzę na to, co jest moim grzechem i go szczerze wyznaję. W ramach kierownictwa duchowego chcemy przede wszystkim skupić się na tym, co jest tym pozytywnym procesem, czyli takim pytaniem, które ja zadaję no tam po jakimś czasie, kiedy się spotykamy, a co najważniejszego wydarzyło się w relacji z Panem Bogiem? W jakim momencie wydaje się, że Pan Bóg z czymś przychodził? Jakie były dwie chwile, takie, w których najbardziej Pani czuła, że Pan Bóg jest przy Pani? Co zostaje z tego czasu, co byłoby taką najważniejszą lekcją z tego ostatniego tygodnia czy z ostatniego miesiąca? Akcent jest przede wszystkim na to, co pozytywnie dzieje się w mojej relacji z Panem Bogiem. To można łączyć, to są dwie strony tego samego medalu. I teraz ten kierownik duchowy to nie musi być ksiądz.
I w tym momencie moją kierowniczką duchową jest kobieta, i to kobieta świecka. Jakby wielokrotnie moimi kierownikami duchowymi byli księża, mężczyźni. Była też opcja z siostrą zakonną, zresztą było wokół tego dużo śmiechu gdzieś tam, jak to mówiłem, bo wiele kojarzy osób, że jest ileś żartów, dominikanie i jezuici, a to była siostra dominikanka. Nie dość, że kobieta, to siostra dominikanka. Fantastyczne doświadczenie towarzyszenia duchowego w tym, co właśnie było, tym, gdzie się poddałem temu prowadzeniu. Ta osoba towarzysząca ma być osobą przygotowaną, natomiast to nie musi być ksiądz. I nie każdy ksiądz będzie miał kompetencje ku temu, żeby takim kierownikiem duchowym być, żeby w taką rolę wejść. Więc ten temat jakby niejako zamykamy, przechodząc do tego, co będzie tym stykiem psychoterapia i spowiedź. I tutaj pewnie będziemy się już tak trochę wymieniali. Spróbuję może z drugim mikrofonem, najwyżej ja ten jednak wezmę. Na razie działa. Super. Dobrze. Pierwsza rzecz, mamy autorytet na różnym poziomie. I taka bardzo ważna rzecz. Mówię tutaj do wszystkich słuchających nas księży. Mam nadzieję, że i dzisiaj, i w trakcie odsłuchiwania tego wykładu. To, co obserwujemy jako psychoterapeuci, to, że czasami dzieje się pewnego rodzaju nieuświadomiona rywalizacja między księdzem, spowiednikiem, a psychoterapeutą. Chcę powiedzieć, że to jest tak, że my jesteśmy po to, żeby służyć klientowi. Jeżeli spowiednik mówi, ten psychoterapeuta mówi ci głupoty, to ja bardzo rekomenduję jednak zastanowić się nad tym spowiednikiem, bo jeżeli ktoś podważa kompetencje drugiej osoby, to jest trudne. I w drugą stronę. Czasami państwo pytacie albo mnie prosicie, czy ja mogę polecić psychoterapeutę, który na pewno jest osobą wierzącą. To niestety nie muszą być rzeczy, które się łączą, ponieważ jeżeli mamy psychoterapeutę, który jest kompetentny, to on nie będzie kwestionował naszej wiary. To są dwa różne procesy. W procesie psychoterapii pracujemy nad tematem zdrowia psychicznego. Ja mogę wnosić treści związane z moją wiarą, ale psychoterapeuta nie będzie się zajmował wiarą, tylko powie, proszę to omówić ze swoim spowiednikiem albo proszę to omówić ze swoim kierownikiem duchowym, jeśli nie będzie tych rzeczy rozdzielał. Czyli każdy jest autorytetem w swojej dziedzinie, warto o tym pamiętać. Tutaj przykładem właśnie jest to przebaczenie, tak, o którym wcześniej mówiłam, że w trakcie psychoterapii my doświadczamy tego przebaczenia na poziomie psychicznym i ludzkim, w trakcie pracy, czy w trakcie modlitwy, czy w trakcie pracy z terapeutą, z kierownikiem duchowym, możemy doświadczyć tego na poziomie duchowym, na poziomie modlitwy. I jest jeszcze taka rzecz, którą ja zawsze powtarzam, ponieważ sama mam też takie doświadczenie. Proszę Państwa, ja mam takie przekonanie, że dobrze przeżyte rekolekcje ignacjańskie czasami wystarczą za rok psychoterapii. One czasami pięknie zamykają, widzę tu kiwające głowy, to wspaniale, że Państwo mnie wspieracie i potwierdzacie. I ja mam takie doświadczenie, że one czasami pięknie zamykają roczny proces psychoterapii, a czasami pięknie otwierają. Skończył się mikrofon. Wątpliwa teza. Czy jest na sali lekarz, bo tu ksiądz rektor prawie zemdlał, jak usłyszał o tej dominikance. Więc może to być trudność. Działa? Nie działa. No dobra, to zaraz będziemy sobie z tym radzić. Natomiast ja jednak powtórzę swoją tezę. Rekolekcje często są tym, co domyka, ponieważ w kontakcie z Panem Bogiem czasami domykamy tematy, które zaczęliśmy na terapii. Czasami dzięki rekolekcjom otwierają nam się tematy do pracy terapeutycznej. I te tutaj rzeczy, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to one się naprawdę przenikają. Natomiast należy pamiętać, że to są jednak mimo wszystko różne tematy. Jest, działa. Pierdzi. Ja,
Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że ja poprosiłem Agnieszkę, jak to padło w naszej rozmowie, żeby powiedziała, no bo ja te rekolekcje ignacjańskie to jest moje główne zadanie, które prowadzę. Ja tak spijam śmietankę, nie? Jak też rzeczywiście słucham tego, co się dzieje, bo Pan Bóg działa, ale to często działa właśnie i może zadziałać, dlatego że coś już jest w sercu przygotowane, że jest taka przestrzeń do tego, żeby Jego posłuchać. No on wtedy, jak ma przestrzeń, no to właśnie działa i dzieją się cuda. I ja jako kierownik duchowy mam na ten ogromny przywilej być świadkiem tego, słuchać o tym, jak dzieją się cuda. Jeśli ja bym przy tym się nie nawracał, to byłaby pierwsza rzecz, którą bym oczekiwał, że Pan Bóg mi tam powie. No, przy takich okolicznościach, no to jeśli ty jeszcze nie otworzyłeś serca na mnie, no to nie wiem, co by może innego miałoby się zadziać, bo to jest rzeczywiście fantastyczne patrzeć, jak w krótkim czasie Pan Bóg może zrobić bardzo dużo, ale tam są, dla tych osób, które tego nie kojarzą, tam są szczególne okoliczności, czyli się decyduje na to, żeby być w całkowitym milczeniu, ciszy. Tyle, dobra. Tutaj jest też ważne, że dobrze by było powiedzieć spowiednikowi, że jest się na terapii i też teraz jak prowadzimy szkołę dla duszpasterzy młodzieży, to wielu duszpasterzy, którzy doświadczyli terapii, mówią, że łatwiej jest im towarzyszyć ludziom, którzy się u nich spowiadają, rozumiejąc, jakie tam się dzieją procesy i co tam działa. Natomiast bywa tak, że spowiednik czy kierownik duchowy sugeruje to, że warto by było rzeczy przepracować na poziomie takim terapeutycznym, no bo się jakby rozmawiamy niby na poziomie chociażby tego muszę przebaczyć, ale nie potrafię, nie radzę sobie w relacjach rodzinnych czy czymkolwiek innym, no czuć, że to nie jest tylko na takim poziomie, to teraz jak bardziej uwierzysz, to Pan Bóg zdziała cud, mógłby zdziałać cud, ale czasami chcemy temu Panu Bogu też pomóc, więc to jest jedno z narzędzi, które jest w wielu przypadkach bardzo skuteczne, więc czasami sugerujemy, może warto by było skorzystać z pomocy terapeuty. I teraz taka ważna rzecz, chcieliśmy powiedzieć też, pokazać, i teraz już bardzo krótko przejdziemy przez ten slajd, już potem jeszcze mamy kilka rzeczy do powiedzenia. Jaka jest odpowiedzialność kierownika duchowego i psychoterapeuty, czyli czego można wymagać, czego Państwo możecie oczekiwać, wymagać, o co możecie pytać. Pierwsza rzecz, oni muszą znać swoje kompetencje, czyli czym ja się zajmuję, czym się nie zajmuję i umieć to rozdzielać. Druga rzecz, zarówno psychoterapeuta, jak i kierownik duchowy są tylko i wyłącznie w roli towarzysza. To już o tym mówiliśmy, zbieramy, nie udzielamy rad. My jako ludzie oczywiście kochamy udzielać rad, również w codzienności, ponieważ jak my radzimy, to nasza potrzeba bycia ważnym jest zaspokojona. Natomiast jeżeli ja słyszę terapeutę albo kierownika duchowego, albo spowiednika, który bardziej potrzebuje być ważny niż klient, albo nie daj Boże Pan Bóg, no to ja rekomenduję po prostu zwiewać, bo on nam nie towarzyszy, tylko dba w tym momencie o swoje ego. I teraz kolejna rzecz to jest pokora wobec swoich braków. Państwo macie prawo zapytać, czy psychoterapeuta się superwizuje, ale również... Tak, również czy kierownik duchowy ma taką duchową pomoc. Ja swoją drogą, pewnie to nie jest takie pytanie, które będziecie zadawali, ale uznawałbym, że jeśli mam być dla kogoś kierownikiem duchowym, to ja chciałbym mieć swojego kierownika duchowego. Na przykład jakby też uznawać, no ja też tego potrzebuję i nie przekażę mikrofon, bo to będzie znów dotyczyło jednego i drugiego. Ani psychoterapeuta, ani też kierownik duchowy nie jest na całe życie. Najprawdopodobniej nie jest na całe życie. Też w tej szkole, w której ja się uczyłem, tam się tak uznaje zazwyczaj, że takie 4 lata, 5. Czasami to jest wymuszone, bo ten na przykład kierownik duchowy, ksiądz jest przeniesiony z miejsca na miejsce. Ale to jest proces, który się kończy i to nie jest na całe życie związanie, w którym ktoś powinien być obrażony, że to w pewnym momencie no właśnie przechodzi do kolejnego etapu. Kolejna rzecz, kontrakt z daną osobą, czyli na co my się umawiamy, na ile się umawiamy, na jaki czas się umawiamy, co jeśli to się nie zadzieje, czyli to też jest o takiej potrzebie przewidywalności. I to, co jest, mamy zwycięstwo. I to, co jest niezwykle ważne, to to, że obie osoby generalnie nie powinny ujawniać siebie.
Czyli jeżeli terapeuta, jak to ostatnio powiedziała jedna z naszych studentek, mówi, przyszłam i powiedziałam, że mam męża alkoholika i psychoterapeutka mówi, ja też tak mam, rozumiem, co pani czuje. To jest bardzo trudna historia. Proszę się zawijać w ciągu 15 minut, jeżeli terapeuta zaczyna nam opowiadać o swoich trudnościach i o tym, jak on żyje i jakieś opowiadać historie, to nie jest dobry proces, ale również... Tu powiem od strony kierownictwa duchowego, bo to między nami też jakby trwają dyskusje, na ile czasami w szczególnych przypadkach możemy się podzielić też i swoim doświadczeniem jako kierownicy duchowi, czyli nie pilnujemy tego aż tak bardzo, ale znów, jeśli ja jako kierownik duchowy więcej mówię niż ta osoba kierowana, ona coś tam powie, a ja jej miał prawić kazania, to ja nie jestem zupełnie w tej roli. Czasami wyjątkowo raczej podzielę się swoim doświadczeniem, ale nie mam wyłapywać z tego, co ta osoba mówi, aha, ja miałem podobnie i powiedzieć, jak ja rozwiązałem daną sprawę, bo być może to było odpowiednie dla mnie, ale dla tej osoby takie nie będzie, więc zasadniczo to też będzie odpowiednie odnośnie tego procesu towarzyszenia i pozwolę sobie powiedzieć, na takie osoby jako kierowników duchowych ja bym uważał i z takim dużym znakiem zapytania, osoby, które mówią mi, jak ma być i one dają mi rady i one mówią właśnie, Pan Bóg tak chce i proszę tak zrobić, bo ja wiem lepiej i bym bardzo uważał na takie osoby, które 3/4 spotkania to one opowiadają mi o sobie. To nie jest czas na to, żeby ten kierownik duchowy opowiadał mi o sobie. Jak ja przychodzę na kierownictwo duchowe, to jest czas ten niesymetryczny, to nie jest spotkanie, w którym, nie wiem, będzie 50-50. To przede wszystkim chodzi o moją relację z Panem Bogiem. I to, co jest ważne, najważniejsze w procesie jest klient, czyli to jest mój czas, a na to, żeby spotkać się ze sobą, a psychoterapeuta czy kierownik duchowy, ale ja teraz mogę mówić o psychoterapeucie bardziej, jest tylko po to, żeby mi dawać lustro, żeby mi zadawać pytania, żeby mi towarzyszyć, żeby mi tą prawdę na mój temat odkrywać. A tak naprawdę ekspertem w zakresie swojego życia jestem ja sama i mam tak pracować nad sobą, żeby tę prawdę i tę odpowiedzialność odkrywać, ale również podejmować. No jest to kwestia neutralności, bezstronności. Właśnie jeśli jestem obok, to staram się towarzyszyć w procesie i być w tym wszystkim nie tym, który będzie oceniał, też i kierownik duchowy i też myślę, że mądry spowiednik. Czasami trzeba coś powiedzieć i rzeczywiście zmobilizować do jakiegoś działania, ale przede wszystkim chcę być bezstronny, w mądry sposób neutralny, no bo my odkrywamy najróżniejsze rzeczy. Też ja patrząc na ten proces duchowy patrzę, Pan Bóg nam pozwala odkrywać pewne rzeczy i ja już z boku przypuszczam, że psychoterapeuta, podobnie jak kierownik duchowy, czasami ja już tak prawie wiem, to ta osoba za 2 dni na tych rekolekcjach odkryje to, co już, ale ja tego nie mogę powiedzieć. Ta osoba musi to odkryć z Panem Bogiem. Ja jej nie mogę odkryć tego za nią. Może dobrze zgaduję, ale to musi się zadziać właśnie w tym procesie tej osoby. Ja jestem dla niej obok, wspierając ją w tym procesie. I bardzo ważna rzecz, odpowiedzialność kierownika i psychoterapeuty to słuchanie klienta. Proszę Państwa, my żyjemy w czasach, w których absolutnie potrzeba bycia wysłuchanym, ważnym i uwzględnianym jest nieprawdopodobnie sfrustrowana. Ja mam dziesiątki takich znajomych, do których dzwonię i słyszę, Aga, co słychać? I ja mówię jedno zdanie, po czym słyszę, mam tak samo. Mam podobnie i słyszę monolog po drugiej stronie. My jesteśmy często używani do tego, żeby ktoś mógł opowiedzieć. I teraz jest wielu psychoterapeutów, zwłaszcza w Warszawie, nie mówię tego w jakiejś negatywnej ocenie, tylko bardziej dzielę się doświadczeniem, mówi, że przychodzą do nich na terapię ludzie, którzy nie potrzebują psychoterapii, ale potrzebują się odgadać i mówią tak, przychodzę tu, bo przez 50 minut jest ktoś, kto mnie słucha i mogę usłyszeć siebie w tym wszystkim. Ale to znaczy, że na zewnątrz prawdopodobnie nikt mnie nie słucha, tylko wszyscy mi mówią, co mam robić albo co mam czuć. To jest ta historia, w której jesteśmy wychowani. Państwo to pewnie znacie, słyszeliście albo być może, nie daj Boże, sami mówiliście to swoim dzieciom. Siadaj do stołu, bo będzie obiad, ale nie jestem głodny, ale nie rób scen, ja wiem, że jesteś głodny.
Albo idź spać, bo jesteś zmęczony. Ale nie jestem, ale przecież widzę, że jesteś zmęczony, prawda? To ja ci teraz powiem, co tobie jest, co dla ciebie jest dobre i co dla ciebie jest ważne, ale nie zapytam, jak ty się z tym czujesz. Moja ulubiona historyjka, którą opowiadam tutaj tylko na sekundkę, jak wstaję czasami i widać, że bolą mnie plecy. Zwykle w przerwie warsztatowej zawsze podchodzi ktoś i mówi tak, mam najlepszego w tym kraju fizjoterapeutę, postawił mnie na nogi po jednym spotkaniu, dam ci na niego namiary. I ja mówię, ale ja mam dobrego fizjoterapeutę, ale ja mam najlepszego fizjoterapeuta. I kiedy już mi się uda odmówić, wiecie co się dzieje? Kiedy wychodzę, widzę wizytówkę na stole, zostawił. Jednak wie lepiej, co będzie dla mnie dobre. Czyli nikt nie pyta, jak ty się z tym czujesz, co z tym zrobiłaś i tak dalej, tylko mówi, co mamy zrobić. Mamy prawo wymagać tego, żebyśmy byli wysłuchani. No i nam też i w tym całym procesie jakimkolwiek, gdzie towarzyszymy drugiej osobie, tam potrzeba właśnie tego, że my będziemy chcieli być ze sobą, że będziemy chcieli ze sobą współpracować, że będziemy w tym współdziałali, szukając tego, co będzie takim punktem styku. I powiedziałbym też tej współpracy z psychoterapeutą i tej współpracy ze stałym spowiednikiem czy z kierownikiem duchowym, można w pewnym momencie uznać, akurat ta nasza współpraca, ona nie pasuje. Nie dlatego, że ktoś z nas jest zły, ale my sobie jakoś nie pasujemy i ta współpraca jakoś nam nie idzie. I bez żadnej urazy idziemy dalej. I ja tak zwykle proponuję tym osobom, z którymi się dogadam, że będę ich kierownikiem duchowym, że spróbujmy 3 razy i później porozmawiamy. Nie? Albo spróbujmy tam do końca roku, a wtedy zobaczymy, czy z tego jest jakieś dobro, te nasze spotkania rzeczywiście nie są jakimś marnowaniem czasu, ale czymś, co panu, pani, tobie pomaga. Raz, jest. Jest takie zdanie, które mówi ksiądz rektor, które ja zawsze cytuję. Kiedy spotkają się dwa głody się nie nakarmią. Jeżeli do mnie przychodzi ktoś głodny, ja muszę być nakarmiona, żeby go nakarmić. I to jest odpowiedzialność psychoterapeuty, to jest odpowiedzialność kierownika duchowego, to jest odpowiedzialność jakiejkolwiek osoby, która pracuje z drugim człowiekiem, to jest odpowiedzialność katechetów, nauczycieli, wychowawców. Żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. Dlatego my przede wszystkim musimy dbać o swoją kompetencję, o swój rozwój, o właśnie tą superwizję, żeby móc towarzyszyć tej osobie i zaspokajać jej potrzeby, a nie używać tej drugiej osoby do zaspokajania swoich potrzeb. Ja chcę to bardzo podkreślić, ponieważ to, od czego tutaj zaczynamy, to jest odpowiedzialność psychoterapeuty i kierownika duchowego. Ja jestem odpowiedzialna za to, żeby pomóc tej osobie odnaleźć drogę do siebie i żeby ona nauczyła się karmić siebie. Jeżeli będę głodna, to jej w tym nie pomogę, bo będę szarpać do siebie i będę próbować zaspokajać swoje potrzeby. Może mniej tych rzeczy jest wypisanych na tym slajdzie, ale jak rozmawialiśmy, widzieliśmy, tak jest dużo takich punktów, w których tak, no to jest tak podobnie. Jest inaczej, ale jest też podobnie i pewne zasady są wspólne. Chodzi o komunikację, chodzi o relacje. W tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, chodzi o relacje. Relacje z Bogiem, relacje z drugim człowiekiem. Tego się cały czas uczymy. Tam zawsze może być piękniej, lepiej, głębiej. No i patrzymy. I to są trochę różne zakresy. Ten zakres psychoterapeutyczny patrzę, jak mam być w relacjach z drugą osobą. Tu w kierownictwie duchowym przede wszystkim patrzę na relacje z Panem Bogiem, ale też wracam przecież do tego, jak dzięki temu mam być dobrze w relacji z drugim człowiekiem. Nie chodzi o to udrożnienie, chodzi o to, żeby w tych kanałach komunikacji, żeby mówić i słuchać. Zwykle to słuchanie jest trudnością, szczególnie z Panem Bogiem. Nie? Gdzie jak na takie, jak ktoś będzie przymuszony, a o co chodzi w modlitwie, no to większość powie, osób by pewnie zdefiniowała, że to rozmowa z Panem Bogiem. Każda normalna rozmowa oznacza to, że mówię i słucham, nie tylko mówię.
nie zagaduję tej drugiej osoby, ale słucham. No i ta umiejętność słuchania, szczególnie Pana Boga, pewnie będzie no, takim wyzwaniem. Jest też taka ważna rzecz, że trudno jest mi sobie wyobrazić, choć być może mam zbyt małą wyobraźnię, że można mieć dobrą relację z Panem Bogiem i się z Nim modlić i Go słyszeć, kiedy się nie rozmawia na co dzień z najbliższymi, tymi, którzy mieszkają w moim domu. Jeżeli ja zupełnie nie potrafię się dogadać, nie mam udrożnionych tych relacji ze sobą, to nie będę miała udrożnionej relacji z drugą osobą. Jeżeli nie mam udrożnionej relacji z drugą osobą, to bardzo mi będzie trudno być w kontakcie i rozmawiać z Panem Bogiem. Więc z jednej strony one są bardzo podobne, ale ja też bym jednak szła w kierunku tego, że te rzeczy się przenikają. Natomiast moje wieloletnie doświadczenie jest takie, że w pewnym momencie kończy się psychologia, a zaczyna się łaska. To znaczy, że ja widzę i ja wiem, że w psychoterapii zrobiliśmy już wszystko, co trzeba, a teraz trzeba pójść uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, albo zacząć się modlić, albo pójść na kierownictwo duchowe i tam jest już inny poziom, tam już jest to o czymś innym. I takie doświadczenie, ponieważ tutaj też są osoby, które jeżdżą z nami na rekolekcje, prowadzimy rekolekcje dla małżeństw i mieliśmy takie doświadczenie już wielokrotnie. Są warsztaty z komunikacji, gdzie małżeństwa pracują ze sobą i nad swoją komunikacją. Dzieje się to 3 godziny, jest 5 minut przerwy, idziemy na mszę świętą i ksiądz na kazaniu mówi dokładnie te same rzeczy, innymi słowami, innymi zdaniami, dopowiada to, co się działo na warsztatach. 4. dnia warsztatów podchodzą do nas ludzie i mówią, słuchaj, w którym momencie ty go briefujesz z tego, co myśmy robili na warsztacie? Ja mówię, nie briefuję, po prostu Duch Święty. Kończy się psychologia, zaczyna się łaska. Kiedy my jesteśmy we współpracy, to te rzeczy też dzieją się szybciej. Czyli co jest podobne? Podobne jest to, że kiedy ja mam otwartość na drugiego człowieka, kiedy ja mam otwartość na zaufanie do drugiego człowieka, to ja mam też otwartość na zaufanie do Pana Boga. Zobaczcie, że trudno jest uwierzyć czasami, trudno jest zaufać w Boga, który kocha i akceptuje, jeżeli ja nie mam doświadczenia ludzkiej relacji, w której jestem kochany i akceptowany. Ale w momencie, kiedy ja mam to doświadczenie, to łatwiej jest mi iść w drugą stronę. Kiedy ja wracam z fundamentu rekolekcji ignacjańskich i mam doświadczenie miłości Pana Boga, to mi jest łatwiej wyjść do relacji z moimi najbliższymi. No mi jest łatwiej być w tej miłości. I plusem tego jest to, że jeśli byśmy jeszcze mieli dołożyć do tego miłość Boga, miłość człowieka, miłość siebie samego, że ruszenie któregoś z tych trzech elementów pomaga w pozostałych. Czyli jeśli otworzy się ta relacja z Panem Bogiem, to jeśli to będzie naprawdę relacja z Nim i zdrowa pobożność, to będzie, ludzie zyskają obok. Ale nie mogę też niczego ominąć. Czyli na przykład właśnie buduję relację z Panem Bogiem, ale w ogóle tak w oderwaniu od ludzi. Albo jeszcze nawet będę pomagał ludziom, ale siebie to nie znoszę. No i, to, i świetnie, to Pan Bóg jest wspaniały, chce dawać wszystkim ludziom to, co najlepsze, ale siebie to absolutnie nie kocham i tego wyłączam. To wtedy będzie zgrzytało. Natomiast jeśli jedno w jednym usprawniam, w jednym potrafię jakby pójść dalej, prawdopodobnie to będzie promieniowało na wszystko, bo jacyś jesteśmy, czyli jestem otwarty albo nie, jestem gotowy do słuchania albo nie. To będzie dotyczyło człowieka, Boga, słuchania siebie samego. Jakiś jestem, nie potrafię być kochający wobec jednych, a nie kochający wobec drugich. Jakiś jestem. I stąd to jest jedna historia, no, którą sobie właśnie no, trochę rozdzielamy, ale to jest nasza historia życia no, właśnie nas całych. Ponieważ jesteśmy jednością psychofizyczną. I ostatnia rzecz, jakie są różnice? Psychoterapia versus kierownictwo i versus spowiedź. Pierwsza rzecz to częstotliwość spotkań. Jeżeli chodzi o kierownictwo duchowe? Ustalamy, jak w tym przypadku, w moim to jest takie miesiąc, półtora miesiąca, ja tak proponuję. Ze spowiedzią zostawiam dowolność danej osobie. Wiele osób ma ten rytm comiesięczny, ale to nie jest tak częste, jak będzie w przypadku psychoterapii. W psychoterapii spotkania są co tydzień. W wyjątkowych przypadkach co 2 tygodnie. W
psychoterapii psychoanalitycznej 3 razy w tygodniu. I ta sekwencja co tydzień, bo to jest najczęstsza sekwencja, jest bardzo ważna, żeby proces mógł funkcjonować optymalnie. No, o tym celu tak naprawdę mówiliśmy, mówiąc o tych różnicach. Natomiast no, ten cel mojej relacji z Panem Bogiem to jest cel, który jest celem ostatecznym, tak? Celem zbawienia, natomiast nigdy nie oderwanym od tego, co jest teraz. Czyli tego, żebym żył pełnią, taką najlepszą wersją siebie teraz, już w tym momencie. I to poza tym, co będzie takim horyzontem ludzkim, ale według pragnienia i marzenia Pana Boga. To jest coś, co to jest tą perspektywą, którą ja chcę cały czas mieć. Cały czas sobie myśleć, a jak Jezus sobie patrzy na mnie, jak Jezus tak sobie by wymarzył najpiękniejszą wersję Piotra, taką która by sprawiała, że on się uśmiecha, to jaki ja bym był? Czyli jakie są marzenia Jezusa odnośnie mnie? Takie większe niż moje marzenia, Jego pragnienia. Teraz mogłabym powiedzieć coś kontrowersyjnego i chyba powiem, bo z jednej strony cel jest różny, a z drugiej strony jest taki sam. Ponieważ na końcu celem jest miłość i wolność. Czyli ja chcę w wolności kochać siebie, ponieważ jestem naprawdę najwspanialszym stworzeniem Pana Boga i naprawdę jestem stworzony z miłości. I teraz ja w procesie psychoterapii odkrywam też tę miłość do siebie, ponieważ odkrywam prawdę o sobie, że jestem wyjątkowym dzieckiem Boga. Tylko tutaj na poziomie relacji ludzkiej, a tutaj na poziomie relacji z Panem Bogiem. I ostatnia rzecz. No to, co wybrzmiewa, psychoterapia, czy w ogóle każda nauka szczegółowa, psychologia ma swoje granice i to musimy wiedzieć. Ja też, proponując komuś psychoterapię, wiem, ona może pomóc, ale to tam nie będzie tych ostatecznych pytań, chociażby tego wspomnianego pytania o sens, do jakiego stopnia się dojdzie w tym. Pan Bóg to przekracza. No i tutaj to trzeba, znaczy wydaje mi się, że trzeba ogromnej odwagi do psychoterapii. Czasami mam wrażenie, że to takiego odważnego porozmawiania z Panem Bogiem i zostawienia Mu wolności, ale wszystko jest możliwe. Trzeba czasami jeszcze większej odwagi, zresztą po prostu też ogromnej odwagi, bo naprawdę nie ma żadnej opcji, która byłaby zamknięta dla Pana Boga. On ma nieporównywalnie większą wyobraźnię niż jakikolwiek człowiek. Ja też tak sobie myślę, że nam jako ludziom wierzącym jest znacznie łatwiej, a jeżeli chodzi o pytanie o sens. Pamiętam bardzo, bardzo wiele lat temu pracowałam w firmie szkoleniowej i wymyśliłam wtedy jako początkujący trener takie proste ćwiczenie, mi się wtedy wydawało. Zapytałam ludzi, co jest twoim marzeniem i co jest celem twojego życia. No i okazało się, że to było strasznie trudne, więc na koniec mówią, tak, to teraz ty się podziel. Ja tak podjęłam, miałam 3 milisekundy na podjęcie decyzji co do odpowiedzi i mówię, że no celem i sensem mojego życia jest zbawienie. I ktoś tak na mnie popatrzył, mówi, ale takie po śmierci? Więc nam jest łatwiej, jeżeli chodzi o pytania o cel i sens życia. Natomiast zobaczcie, że jeśli my połączymy, i to jest to, bo tutaj Judyta wspomniała, że zaczynaliśmy duchowość dla Warszawy od duchowość a depresja i tam ksiądz Grzywocz pięknie mówił o tym. Potrzeby mamy na 3 poziomach, fizycznym, psychicznym i duchowym. Jeżeli któryś z tych poziomów nie działa, to my po prostu jesteśmy osłabieni. Jeżeli wszystkie działają tak jak trzeba, czyli dbam o swoje zdrowie, dbam o swoją psychikę i dbam o swój rozwój duchowy, to jestem po prostu szczęśliwym i zadowolonym z życia człowiekiem, który codziennie cieszy się, że dostał kolejny dzień do przeżycia w miłości i wolności.